Ujemne temperatury i zlodowaciały śnieg to zmora każdego kierowcy, zwłaszcza o poranku, kiedy spiesząc do codziennych obowiązków czas pochłania odśnieżanie, skrobanie szyb czy walka z zamarzniętym zamkiem. Zapytaliśmy dziś kierowców, ale i fachowców o to, jak można sobie życie zimą ułatwić, stosując proste, ale przydatne triki. Fatima Orlińska. Odpali czy nie odpali? To chyba najważniejsze pytanie każdego mroźnego poranka zadawane przez kierowców, którzy swoich samochodów nie parkują w garażach. Żadnego problemu. Do tego szufelki, płyny, zmiotki, wszystkie chwyty dozwolone, kiedy mróz da się we znaki. Kierowcy radzą sobie jak mogą, zaczynając od odpowiednio wcześniejszego wyjścia z domu. To jest sprzęt konieczny w domu. W domu i w samochodzie. No i właśnie, i co za pomocą zmiotki? 20 cm śniegu, pół metra śniegu, także 5 cm śniegu z dachu. A czym pan smaruje uszczelki na przykład? No jest taki smar specjalny do uszczelek, raczej taki spray, no i to tak jakoś raz na jakiś czas. Niestety dzisiaj mi nie odpaliło. O, ale akumulator czy? No akumulator widocznie jest słaby, albo za niska temperatura. Muszę czekać, aż ktoś znajomy przyjedzie, co mi pomoże odpalić. I tu na ratunek może przyjść, a właściwie przyjechać Straż Miejska, która w wielu miastach województwa śląskiego pomaga w kryzysowych sytuacjach. Mamy po prostu kable rozruchowe i udajemy się na miejsce radiowozem. Po prostu od naszego radiowozu na kable rozruchowe odpalamy, jeżeli ktoś ma po prostu zbyt słaby akumulator, a w mroźne dni i takie sytuacje często się zdarzają, to wtedy udajemy się na miejsce, jeżeli ktoś zadzwoni i pomagamy po prostu w uruchomieniu pojazdu. Nie ma takiego obowiązku, natomiast jak wiadomo, no, jest to służba, która powinna pomagać ludziom, a nie tylko karać, więc staramy się im pomagać, jak najczęściej się da. Kryzysowe sytuacje w mroźne dni mogą przydarzyć się najbardziej doświadczonym użytkownikom czterech kółek. Specjaliści w tej dziedzinie radzą, jak profilaktycznie przygotować się do tego, co na przełomie stycznia i lutego dziwić nie powinno. Najważniejsza jest jedna zasada, przede wszystkim wymiana opon na zimowe. To jest bardzo ważne, bo jednak dużo ludzi się jeszcze spotyka, którzy dzwonią tak naprawdę przed samymi mrozami, styczeń. Tak naprawdę jeszcze dzisiaj mamy wymianę opon. No to jest troszkę zbyt późno jak na taką pogodę, jaka jest. Smarujemy uszczelki, dodatki, jest teraz dużo takich dodatków fajnych do paliwa. Przede wszystkim też pamiętać o wymianie płynu do spryskiwaczy na zimowy. Są specjalistyczne przyrządy, dzięki którym możemy zrobić taki pomiar sprawności tego akumulatora. Więc no, dobrze wcześniej się przygotować, tak? Podjechać do serwisu. Taki pomiar trwa, no to są takie najważniejsze zasady, żeby dbać o swój samochód. Bo warto pamiętać, że zadbany samochód to bezpieczny samochód, a bezpieczeństwo na drodze to nie tylko bezpieczeństwo kierowcy.